Po raz kolejny pierwsze liceum ogólnokształcące bierze udział w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzi Głosują. W tym roku nasza kampania polega na organizowaniu zajęć nawiązujących do kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej. Dzisiaj organizujemy mini happening na Chodzieckim Rynku zachęcający do udziału w wyborach 10 maja. Trzecim krokiem naszej kampanii Młodzi Głosują były prawybory prezydenckie, które przeprowadziliśmy dzisiaj w godzinach popołudniowych w naszej szkole. W wyborach brali uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego udział. Frekwencja w tych wyborach wyniosła niecałe 50%, natomiast wyniki opublikowane będą po wyborach rzeczywistych, czyli po 10 maja. Główny nacisk kładziemy na samorządność, na postawy obywatelskie. Zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby 10 maja wszyscy wzięli udział w wyborach i żeby ta frekwencja była jak najwyższa. Do zobaczenia przy urnach 10 maja. Na wybory warto chodzić przede wszystkim dlatego, że to my tylko w takich przypadkach możemy sami decydować w jakiejś mierze o tym, jak nasz kraj, nasza ojczyzna może się zmieniać. Szczególnie warto na wybory chodzić młodym ludziom, którzy przed sobą mają drugie życie i żeby mieli jakąś szansę, aby to życie było szczęśliwsze, to warto uczestniczyć w podejmowaniu tak ważnych decyzji. Powinniśmy przede wszystkim chodzić na wybory, gdyż bierzemy wtedy sprawy w swoje ręce. Jeśli ktoś nie chodzi na wybory i później mówi, że jest coś nie w porządku, źle się dzieje u nas, to nie ma prawa właściwie tak mówić, ponieważ mamy, demokracja jest tak pomyślana, że każdy z nas ma coś do powiedzenia. Może to jest niewiele, bo jeden głos się mówi, nie jest aż tak istotny, ale gdy wszyscy się nim weźmiemy, idziemy, decydujemy, możemy wybrać tego, na kogo właśnie chcemy głosować, kto zapewni nam realizację naszych marzeń, naszych postulatów, naszych, nie wiem, wszystkiego, co sobie wymarzymy. Także trzeba. Udział w wyborach powinno się brać, dlatego bo wolno. Bo wolno mieć swoje zdanie. Po 123 latach zaborów, po okupacji niemieckiej, radzieckiej, po 50 latach państwa totalitarnego mamy wreszcie demokrację. W demokracji społeczeństwo, każda jednostka może mieć wpływ na to, co się dzieje wokół nas. Społeczeństwo demokratyczne ponosi odpowiedzialność za swoją ojczyznę, za miasto, za wspólnotę mieszkaniową, osiedlową. My, Europejczycy, ponosimy odpowiedzialność za wspólnotę europejską. Skoro ponoszę odpowiedzialność, to udział w wyborach jest moim moralnym i obywatelskim obowiązkiem. Proszę sobie, żeby nie pójść na wybory. No dlaczego? No, mamy wpływ na tych, którzy będą nami rządzili. Oczywiście większość musi być za takimi ludźmi. No ja w życiu żadnych wyborów nie opuściłem. I moi synowie, moja rodzina też. My traktujemy to jako obowiązek. A ci, co nie chodzą na wybory, to potem bardzo zrzędzą. Dlaczego pójdę głosować? Dlaczego warto głosować? Po prostu dlatego, że mogę. Nie tak jak kiedyś muszę, ale mogę. Bo to moje miasto, bo to moja Wielkopolska, bo to moja Polska, bo to mój prezydent. Że mogę mieć realny wpływ na to jednym podpisem, co się będzie działo z Polską przez najbliższe 5 lat. Że będę miał możliwość pewnej kontroli. Że będę miał ten honor, ten zaszczyt, że współuczestniczę w tym, co się w Polsce dzieje.